Czarne dziury są wystarczająco przerażające same w sobie, ogromne i niewidoczne, czają się wszędzie w kosmosie, pożerając wszystko, co się do nich zbliży. Na Ziemi do tej pory byliśmy bardzo spokojni, wiedząc, że najbliższa znana czarna dziura znajduje się 1000 lat świetlnych od nas, ale w zeszłym roku nadeszła przerażająca wiadomość. Naukowcy po raz pierwszy zidentyfikowali czarną dziurę, która szybko porusza się w kosmosie. Dowiedz się, gdzie znajduje się to niesamowite zjawisko, jak daleko jest od Ziemi i czy to niesamowicie piękne odkrycie stanowi zagrożenie dla naszego życia na Ziemi w tym filmie. Wędrujące czarne dziury. W czerwcu 2022 dwa zespoły badawcze z USA jednocześnie ogłosiły coś niewiarygodnego. Obie grupy niezależnie dokonały oszałamiającego odkrycia. Czarne dziury same w sobie nie są łatwe do wykrycia, ale tym naukowcom po raz pierwszy udało się zaobserwować czarną dziurę wędrującą w izolacji w kosmosie. Wykrycie prawdziwej, włóczącej się czarnej dziury jest pierwszym dowodem na istnienie tego rodzaju obiektu w kosmosie. Dowód został osiągnięty za pomocą danych z kosmicznego teleskopu Hubble'a i dzięki bardzo specjalnej technice. Przez lata naukowcy analizowali obserwacje z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Czarna dziura została ostatecznie wykryta dzięki mikrosoczewkowaniu, czyli efektowi soczewkowania grawitacyjnego. W efekcie soczewkowania grawitacyjnego grawitacja dowolnego masywnego obiektu pierwszego planu zniekształca gwiazdę znajdującą się za nim, wzmacniając jej światło. W ten sposób czarna dziura na pierwszym planie stała się widoczna tylko dlatego, że gwiazda w tle świeciła znacznie jaśniej niż w rzeczywistości w tej odległości. Zespół badawczy ze Space Telescope Science Institute był w stanie określić, że obiekt na pierwszym planie musi znajdować się w odległości 5153 lat świetlnych. Minęły lata, zanim ostatecznie ustalono, że obiekt ten rzeczywiście jest czarną dziurą. Konieczne były setki pomiarów astronomicznych, aby przeanalizować dokładne przesunięcie gwiazdy tła przez obiekt pierwszego planu i z całą pewnością określić masę obiektu. Niemal równocześnie z zespołem ze Space Telescope Science Institute w Baltimore nad projektem pracowała grupa naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Czarna dziura czy gwiazda neutronowa? Chociaż oba zespoły badawcze były w stanie dostarczyć dowodów na istnienie odizolowanej czarnej dziury wędrującej w kosmosie niemal w tym samym czasie, naukowcy do tej pory nie zgadzali się co do niektórych ważnych szczegółów. Zespół skupiony wokół głównego astronoma Kailasha Sahu ze Space Telescope Science Institute ustalił rozmiar na 7,1 masy Słońca. Z drugiej strony Casey Lam i jej zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego określił maksimum na 4,4 masy Słońca. Jeżeli Sahu ma rację, obiekt jest z pewnością czarną dziurą. Jeżeli wyniki Casey Lam są poprawne, obiekt może być również gwiazdą neutronową. Niezależnie od tego, czy to gwiazda neutronowa, czy czarna dziura, obiekt ten jest pierwszym ciemnym gwiezdnym reliktem, który porusza się przez galaktykę całkowicie swobodnie i bez towarzystwa innych obiektów. Tak więc, pomimo tych różnic, naukowcy są już pewni sukcesu. Świętują również pierwsze wykrycie obiektu gwiezdnego, który można było namierzyć tylko za pomocą soczewkowania grawitacyjnego. Samo to jest uważane za sensację w kręgach naukowych, a naukowcy pracują obecnie nad dalszym ulepszaniem tej techniki, aby móc wykrywać jeszcze bardziej fascynujące obiekty. Naukowcy nie są również zgodni co do prędkości obiektu. Sahu i jego zespół wymyślili 45 km na godzinę, w czasie gdy naukowcy z LAM obliczyli 30 km na godzinę. Ostatnim punktem spornym jest nazwa. Czarna dziura ścigająca się przez naszą galaktykę otrzymała kiedyś nazwę MOA 2011 BLG191 i OGLE 2011 BLG0462. Obecnie pewne jest również to, że MOA 2011 BLG191 i OGLE 2011 BLG0462 nie są jedynymi czarnymi dziurami w kosmosie. Lam i jej zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego podejrzewają, że istnieją dziesiątki, jeżeli nie tysiące, swobodnie wędrujących czarnych dziur. Czy te obiekty mogą być dla nas niebezpieczne? Choć obrazy te zapierają dech w piersiach, widok czarnej dziury podróżującej tak swobodnie i szybko przez galaktykę może również wywoływać niepokój.
zwłaszcza jeżeli weźmiesz pod uwagę, że obiekty te zasysają wszystko, co do nich się zbliża. Na szczęście obiekt ten, oddalony o nieco ponad 5000 lat świetlnych, jest wciąż wystarczająco daleko. W końcu możemy obserwować przeszłość tylko za pomocą naszych teleskopów. Nie wiemy więc dokładnie, jak daleko od nas znajduje się czarna dziura, ani gdzie dokładnie się znajduje. Nie wiemy też, gdzie w naszym sąsiedztwie znajduje się inna czarna dziura, której nie byliśmy jeszcze w stanie znaleźć za pomocą naszych możliwości technicznych. Pocieszające jest to, że bliskość takiego giganta z pewnością dałaby o sobie znać, a takich przesłanek obecnie nie ma. W środowisku naszego Układu Słonecznego wystąpiłyby niezwykłe zniekształcenia, orbity gwiazd i planet ulegałyby nagłemu odchyleniu. Przy pewnych okazjach czarne dziury emitują również fale grawitacyjne, które możemy wykryć na Ziemi za pomocą bardzo dokładnych instrumentów pomiarowych, a także określić ich pochodzenie. Jak dotąd możemy mieć wszystko jasne w tym względzie, ale my, ludzie, nigdy nie możemy być całkowicie pewni, że taki kolos nie pojawi się w pewnym momencie na naszym kosmicznym progu. Nawet wtedy istniałoby kilka możliwości. Czarna dziura mogłaby nas ominąć lub wciągnąć planety naszego układu w swój czar i powoli połknąć nasz układ słoneczny. Procesy te zajęłyby jednak setki tysięcy lat. Do tej pory nie jest również całkowicie jasne, jak zachowują się odizolowane, wędrujące czarne dziury. Ze względu na ich własny ruch w czasoprzestrzeni, mogą one być mniej zainteresowane połykaniem materii, a bardziej ruchem. Czarne dziury nie tylko działają jak odkurzacze w czasie swoich wędrówek. Poprzez swoją ogromną grawitację i wpływ na obszary ciemnej materii i ciemnej energii, prawdopodobnie przyczyniają się również w znacznym stopniu do struktury galaktyki. Musimy dowiedzieć się więcej o tym zjawisku. Teleskop Nancy Grace. Od zeszłego lata kosmiczny teleskop Jamesa Webba zapewnia najlepsze i najbardziej szczegółowe widoki przestrzeni kosmicznej. W czasie, gdy misja ta właśnie wystartowała, a naukowcy są w trakcie oceny najnowszych sensacyjnych danych pomiarowych, NASA już planuje kolejny genialny skok. W 2027 roku Nancy Grace Roman Space Telescope ma ostatecznie zastąpić stary teleskop Hubble'a. Nowy teleskop został nazwany na cześć Nancy Grace Roman, byłego amerykańskiego astronoma i pierwszego oficera astronomicznego NASA. Oczekuje się, że Nancy Grace będzie działał podobnie do Hubble'a i będzie w stanie wykorzystać efekty soczewkowania grawitacyjnego jak żaden wcześniejszy teleskop. Nowy teleskop będzie różnił się od Hubble'a i Jamesa Webba przede wszystkim znacznie większym polem widzenia. Hubble i Webb są dobre w powiększaniu małych fragmentów nieba, ale Nancy Grace będzie w stanie tworzyć obrazy w podczerwieni 200 razy większe niż Hubble. Nowa misja będzie zatem w mniejszym stopniu skupiać się na wykonywaniu fantastycznych, ostrych jak brzytwa zdjęć zjawisk kosmicznych, tak jak robi to obecnie Webb. Nancy Grace będzie bardziej teleskopem do badań czysto naukowych. Czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej. Naukowcy mają również nadzieję, że nowy teleskop zapewni bardziej szczegółowy wgląd w czarną dziurę w centrum Drogi Mlecznej. Jej istnienie zostało po raz pierwszy przewidziane w latach 60. przez amerykańskiego fizyka i astronoma doktora Donalda Lynden Bella. W latach 80. istnienie czarnej dziury zostało potwierdzone przez obserwację ruchu gwiazd w centrum Drogi Mlecznej. Czarna dziura, nazwana Sagittarius A, ma masę około 4,3 miliona masy Słońca. To największa znana czarna dziura w naszej galaktyce i jeden z najbardziej masywnych obiektów we wszechświecie. Przypuszczalnie kształt i ruchy naszych galaktyk zostały uformowane przez tę supermasywną czarną dziurę. Ekstremalna siła grawitacji zapewnia środek ciężkości w środku ramion spiralnych w kształcie dysku. Masa ściska czasoprzestrzeń tak bardzo, że wciąga otaczające gwiazdy i obłoki gazu w spirale. Efekt ten nazywany jest dyskiem akrecyjnym i generuje ogromne energie w postaci promieniowania rentgenowskiego. Silne siły grawitacyjne wpływają na ruchy i ewolucję gwiazd znajdujących się w pobliżu, a przypuszczalnie siły te oddziałują na wszystkie obiekty w galaktyce. Znajdujemy się w jednym z zewnętrznych ramion spiralnych, ale również nasz ruch jest najprawdopodobniej determinowany przez Sagittarius A.
Naukowcy nie byli jeszcze w stanie w pełni wyjaśnić, w jaki sposób powstała czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej. Jedna z wiodących teorii głosi, że supermasywne czarne dziury mogą powstawać z mniejszych czarnych dziur i gwiazd neutronowych, które zapadają się i łączą w pobliżu centrum galaktyki. Proces ten, nazywany jest zderzeniem galaktyki na przestrzeni milionów lat, prowadzi do powstania supermasywnej czarnej dziury, a ostatecznie najprawdopodobniej do powstania pięknie ukształtowanych galaktyk, jakie znamy. Inna teoria głosi, że supermasywne czarne dziury mogą powstawać w wyniku masywnej akrecji gazu. Oznaczałoby to, że czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej mogła powstać z ogromnej chmury gazu, która zapadła się i skondensowała w supermasywną czarną dziurę. Inną możliwością jest to, że Sagittarius A powstał ze szczególnie masywnej gwiazdy, która pod koniec swojego życia zapadła się w eksplozji supernowej. Na początku naszego kosmosu istniały niebieskie, gigantyczne gwiazdy o niesamowitej jasności, ale o stosunkowo krótkim czasie życia. Można sobie wyobrazić, że upadek tej pierwszej generacji gwiazd położył podwaliny pod supermasywne czarne dziury, a tym samym pod formowanie się galaktyk. Obserwacja pozostaje jednak wyzwaniem. Pomimo swoich rozmiarów, czarne dziury pozostają obiektami trudnymi do zaobserwowania ze względu na ich silne przyciąganie grawitacyjne i nieprzeniknioną naturę. Ponieważ same nie wytwarzają ani nie emitują światła, są jak niewidzialne dziury w kosmosie, miejsca, w których pozornie nic nie ma. Jednym z najważniejszych sposobów obserwacji czarnych dziur jest analiza ruchu gwiazd i obłoków gazu w ich pobliżu. Gdy czarna dziura znajduje się w pobliżu gwiazd lub obłoków gazu, oddziałuje na nie przyciąganie grawitacyjne czarnej dziury w typowy sposób. Inną metodą jest obserwacja promieniowania emitowanego przez materię przyciąganą w pobliżu czarnej dziury. Gdy materia wpada do dysku akrecyjnego wokół czarnej dziury, nagrzewa się i emituje promieniowanie, które można obserwować w różnych zakresach długości fal. Trzecią metodą jest obserwacja fal grawitacyjnych. Fale grawitacyjne to niewielkie zniekształcenia czasoprzestrzeni, które mogą być wytwarzane przez niezwykle masywne obiekty, takie jak łączące się czarne dziury. Obserwując fale grawitacyjne, astronomowie mogą również wyciągnąć wnioski na temat obecności i właściwości czarnych dziur. Chociaż wiemy już tak wiele o czarnych gigantach wszechświata, te tajemnicze obiekty wciąż skrywają wiele sekretów. Wszyscy mamy nadzieję, że nowe teleskopy przyniosą nam dalszą ważną wiedzę na temat czarnych dziur. Jak myślisz, co kryje się za czarnymi dziurami? Czy również uważasz, że spełniają one jakiś wyższy cel w naszym wszechświecie, czy też postrzegasz je jedynie jako zagrożenie, które lepiej trzymać jak najdalej od nas? Cieszymy się z Waszych opinii i dyskusji na ten temat i życzymy dobrej zabawy. Do zobaczenia następnym razem w The Simply Space.